Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny filmik. Jak widzicie po tytule, jest to haul. Haul Steamu. I na początku chciałam zaznaczyć, że tak jak zawsze nie będę tutaj wklejać linków, bo jest tych rzeczy dużo, a niektóre rzeczy możecie nie być zainteresowani. Więc tak jak zawsze, jeżeli coś Wam się podoba, jeżeli chcecie jakiegoś linka, pytacie pod spodem i ja Wam tego linka wkleję, tak jak kilka z Was już pytało i Wam wysłałam. Jednej rzeczy, której nie będę robić, to nie będę odpowiadać albo wklejać linków typu, jak miałam pod ostatnim filmikiem haul temu, jaki to był test, wklej jakikolwiek link. Nie jesteśmy w szkole, ja nie jestem studentką, żeby mnie ktoś testował. Jak ktoś chce dany link, to ja ten link podam, jeżeli ktoś nie chce, to nie będę go podawać i nie będę się bawić w zabawy test. Nie testujmy się tutaj, jesteśmy dorośli, jeżeli mówię, że tego linka podam, to podam. Jeżeli nie podam tego samego dnia, to odpowiem na ten komentarz prędzej czy później i ten link będzie. Także proszę, nie bawmy się w takie rzeczy. Jeżeli chodzi o ceny, ponownie, jak wiecie, na temu ceny się zmieniają nawet z dnia na dzień lub każdy. Przepraszam za te ale Andrzej tam, co on tam robi? Płot, stary płot tacha. Nie tacha, tylko przycina. No. I Wy możecie mieć jedną rzecz w koszyku za 5 funtów, ktoś inny ma za 7, bo jakiegoś ma, bo ktoś ma kod, ktoś nie ma. Także, jeżeli ktoś chce, będę wklejać. Ogólna cena, którą ja zapłaciłam za to, to jest około 62 funtów i jest tutaj 28 rzeczy. Czyli wychodzi około 2 funty 30 za rzecz. Oczywiście niektóre rzeczy były pewnie za 50 pi, a drugie za 7, ale co chciałam powiedzieć, to zamówienie było też użyte z voucherem, który wygrałam w tym kole czy w czymś tam. Także chyba wykorzystałam voucher, nie pamiętam, czy 20 funtów off, 30 chyba funtów off. Także chyba powinnam zapłacić 90 coś. I tu chciałam zaznaczyć, że wszystkie moje hole z temu są holami, które ja płacę sama. To nie jest nic sponsorowanego przez temu, ja nic nie mam z tego. Ja się zapisałam kiedyś na ten program temu influencer czy temu coś tam i pamiętacie, na samym początku wysłali mi paczkę, ale stwierdziłam, że to jest za dużo zachodu, jakieś kody, nie kody. Każdy i tak ma aplikację, kto chce niech ma, ja nie będę tam, wiecie, bawić się w to. Także wszystko jest sponsorowane przeze mnie, przez moją pracę i przez mój portfel. Także nie musicie się martwić, że Was na coś chcę naciągnąć albo że coś polecam, a co nie jest fajne. Jak widzicie z poprzedniego vlogu, vloga, kolczyki mega. Trzeci dzień je noszę, słuchajcie, są świetne, cudowne, kocham i sprawiają furorę. Każdy się pyta, skąd masz. No ale nieważne, przechodzimy, słuchajcie. Mamy tutaj w tym zamówieniu trzy stroje kąpielowe, ponieważ powoli się szukuje na wrzesień, bo jak pamiętacie, ja cały czas wierzę w to, że we wrześniu będzie lato. I jedną rzecz w ogóle dostałam z powrotem, zwrócili mi pieniądze, piłka. Wiecie, Buster lubi te takie piłki, które wyglądają jak zwierzątka. Zamówiłam mu jedną piłkę i dostałam zwrot pieniędzy, ponieważ był problem z wysyłką na lotnisku, czy na jak się leci samolot i sprawdzają tą paczkę, to gdzie oni ją sprawdzają? Na celow... Sprawdzanie celne na granicy celnej. Jezus Maria, jestem po pracy, wybaczcie. Tam, gdzie sprawdzają, to niby był problem z wysyłką. Nieważne, nie wchodzę w to. W każdym razie jedźmy z tym koksem, bo już gadam 3 minuty. Pierwsza rzecz, nie wiem, co to jest, a chyba już wiem. Jest to chyba bluza dresowa dla Andre. Chciałam mu zamówić jakąś inną, bo cały czas chodzi w tych dwóch bluzach i o, widzę, że jest bardzo fajna. Tutaj jest ciemna z przodu. Kapturek ma, zobaczcie. I wydaje się taka w miarę ciepła. Tylko nie wiem, czy nie będzie za duża. I ona ma szare rękawy. A tutaj jest czarna. Myślę, że będzie za duża, szczególnie teraz jak schudł. Ale w sumie bluza musi być większa. A ona była chyba... Akurat bluzę pamiętam, że była 8-9 funtów, także mogę zawsze zamówić mniejszą. Ale bardzo mi się podoba. Nawet nie wie, że ja mu zamówiłam bluzę. Ponownie jestem z świetną żoną. Kolejną rzecz, jaką tutaj mamy, już widzę, że jest to zabawka dla młodego. Ciekawe, czy się zorientuje. Ale... A piszczy? Nie piszczy. Ale jest... Zobaczcie to! Co to? Ticket! Ticket! It's with husky, like the one in the park. Co to masz? Kolejną rzecz, którą mam tu kolejną jakąś piłkę, ale nie wiem, czy ona będzie piszczeć.
Okay. Zobacz, jaka fajna piłka. Czekaj, kiedy? Andrzej się bawi. Okay. Kiedy? Zobacz, jaka fajna. Pastusia, zobacz, co tu mam. Co to? Zobacz! Chodź tu, hop! Hop, boisz się teraz. Pokaż, jak ci się piłka podoba. And don't help him. No. Go get it. Go get it. What is the piłka? Good boy. Już idzie zakopać, wiecie, na ogród. Have a look. You want to take it? Oh, thank you. Was it hoodie or? A hoodie. Jumper. I'll try it later. Czyli bardzo gorąco. Andrzej mówi, że mu gorąco. Kolejną rzeczą, którą zamówiłam, jest to rzecz, którą zamówiłam chyba przez Marlenę, jak się nie mylę. Są to, słuchajcie, what? Są to flash eyes i są to takie kolorowe kostki, które można dodawać sobie do drinków, żeby były właśnie fajne, kolorowe, ale właśnie w tym się... Jakie mi powiedziałam, Marianna? Chyba tak. Nie jestem pewna. Przepraszam, kochana, jak pomyliłam twoje imię. Ale ona w ogóle chce, żebym okradła bank, bo tyle mi zajebistych rzeczy podsyła. I ona właśnie mówi, że wrzuca to do wanny i wysłała mi zdjęcia. I super to wygląda, bo cała wanna się świeci na kolorowo. Także jak ktoś lubi takie fancy buffs like jak ja, to myślę, że super sprawa. Kolejną rzeczą, jaką mam, jest to leżak, jak wam mówię, że szykuje się na lato w Anglii. I jest to taki właśnie, miałam go w tamtym roku i on fajnie się sprawdzał, jak chciałam się po prostu położyć na nim. I on był dużo tańszy niż płaciłam na Amazonie, jak kupowałam. Mamy tu, o, słyszycie? Będziecie teraz go słyszeć, jak się bawi piłką. Worek w drugim worku. I to chyba jest strój, który jest jakby sukienką. Nigdy nie miałam takiego stroju. Zamówiłam sobie stroje w rozmiarze 12. Zobaczcie, tutaj ma na biust. Bardzo mi się spodoba. I to jest strój jak normalny strój kąpielowy. Ja nie wiem, tutaj w kamerze nie widać materiału. Zobaczcie, jaki on jest fajny. Tu pod biust i tu jest sukieneczka. Ja go wzięłam z myślą, zobaczcie, jaka kokardka. Z myślą, że jak będziemy na tych rodzinnych wakacjach i będzie ciepło, to myślę, że fajnie będzie w takim eleganckim stroju wystąpić. Tak jak mówię, nigdy nie miałam, ale zawsze może być ten pierwszy raz. Kolejny strój to jest w ogóle dla mnie petarda. I znowu worek w worku. Nie wiem, po co tyle tego pakują. Ja nie jestem jakaś eco-friendly, ale jak można zaoszczędzić plastik, to czemu nie? A tutaj widzę, jest takie kolory. Boże święty. Już chyba widzicie. Ha? Yeah, I see. Kolejny strój, tylko ja nie wiem, jak się go robi. To jest... Jak to było? To miało być... A, nie. Tak. A, tu jest, słuchajcie, tylko musiałabym to dobrze zrobić. Zobaczcie. Jedna pierś jest różowa, druga jest żółta. I zobaczcie, jaki to jest kolor. I tu jest normalnie czarny. I naprawdę super to wygląda na modelce. U mnie pewnie nie będzie tak ładnie to wyglądać, ale też fajnie. I właśnie... Właśnie patrzę teraz, że pewnie można to zrobić tak, że tylko żółty albo tak, tylko różowy, ale właśnie ta pani na zdjęciu miała tak. I zobaczcie, pięknie to wygląda. I tak jak mówię, te stroje były za grosze. O, kolejna rzecz, którą wzięłam, są to nowe klapki, które chcę ze sobą zabrać na wyjazd. I to są te klapki, ale są piękne. Zobaczcie, one mają takie duże kokardy. Świetne są. Ja właśnie chciałam coś takiego, żeby chodzić po domu. Nie wiem, czy się nie powstrzymam, żeby teraz już nie nosić. Po domu, w sensie tam, jak będziemy. Bo są boskie. Są po prostu przepiękne. Ten kolor akurat był na promocji. Wszystkie inne były 3 razy droższe. A ja lubię promocje, także... Wiadomo, że wzięłam ten najtańszy. I jeszcze jeden strój. Tak, zamówiłam 3 stroje. Ja lubię być zawsze przygotowana. I tak jak mam okulary przeciwnocze... A w tym zamówieniu nie mam okularów, chciałabym powiedzieć. Bo nie mogłam znaleźć nowych, ale już widziałam nowe, tylko że nie mam pieniędzy teraz już, żeby kupić, bo mam za dużo tych zamówień temu. Muszę najpierw Clearpay pospłacać z tych, bo jak wiecie, ja was nie oszukuję, wszystkie moje zamówienia na temu rozkładam sobie na 3 czy 4 płatności z Clearpay. Może ile on musi zawsze, słuchajcie, wieczorem robić ten ogród. I tu jest kolejny taki przepiękny, zobaczcie. Ja pokochałam ostatnio panterkę i tu mamy właśnie panterkę. I dół mamy
Czarne. Przepiękne są te stroje. Powiem wam, jak sobie pomyślcie, że wychodzi mnie, że płaciłam za rzecz dwa coś, przez to, że miałam ten voucher, to jest wow. A same stroje nawet bez vouchera chyba były za 8 funtów, jakoś tak. A teraz przechodzimy do pierdółek. Mamy tutaj tatuaż lwa. Bardzo chciałam kolorowy tatuaż sobie spróbować na ręce, ale on chyba też będzie na wakacje. Boże święty, zaraz go zabiję, przysięgam wam. Mamy kolczyki, wyciągnę tylko jednego, słuchajcie, który jest, zobaczcie, przepiękny. Możemy go mieć właśnie czarny, właśnie nie wiem, czy można, a można, zależy jak go założymy, albo biały, mega fajny, zobaczcie, biały lub czarny. I powiem wam, że to złoto nie wygląda jak tanie, tandetne złoto, tylko wygląda naprawdę, naprawdę ładnie. Na bank jutro sobie ubiorę te kolczyki do pracy. To już wam mówię od razu. Kolejną rzeczą, nie wiem, czy to będzie łańcuszek. Wow, piękny łańcuszek z koralikami. Jak wiecie, ja kocham korale i ma serce. Przepiękne, mega. Przepiękny. Ja jestem zachwycona, już mówiłam wam w poprzednim haulu z temu, że ja jestem zachwycona tą biżuterią. Teraz jestem zachwycona strojami kąpielowymi. No nie zrobię wam mierzymy strojów kąpielowych, bo takiej grubej pani jak mi nie wypada. Ale, ale na pewno gdzieś, może jak schudnę, to może się nie będę wstydzić, żeby w nich pokazać. Kolejna to są, słuchajcie, taka zwykła bransoletka wisienki. Tylko, że te wisienki trochę jak jarzębina dla mnie wyglądają. Trochę ta akurat nie jest jakimś moim top. I tutaj widać taką troszeczkę taniość. Także tej bransoletki tak na pierwszy rzut oka wam nie polecam. A ja jak mi się coś nie podoba na pierwszy rzut oka, to już zazwyczaj nie spodoba mi się już do końca. A w ogóle jestem głodna, ale czekam, żeby wam film nagrać. O, to jest dużo, dużo ładniejsze. Tylko, że jest na razie zwinięte. Znaczy, kolejna bransoletka czerwona z wisienką, bo oczywiście kim ja jestem? Wisienką. Ja powinnam sobie zmienić teraz znowu nazwę na YouTubie z kolorowy love na wisienka love. Kolejny, zwykły, a nie, niezwykły. On ma tutaj kolorowe i tu jest serduszko. Bardzo fajny też, wiecie, żeby sobie był tak super. Ja mówiłam wam już, będę się powtarzać 100 razy, uwielbiam tego typu biżuterię. Ja niektórych rzeczy nie pamiętam i dlatego też fajnie jest to, że nie wchodzę w te linki, żeby patrzeć, ile co kosztuje, bo mam później takie trochę zaskoczenie, że o Boże, to zamówiłam. Tak jak mam na przykład z tymi kolczykami, które są bardzo podobne do tych poprzednich kolczyków i są bardzo ładnie wykonane, ale jakościowo, jeżeli bym się miała wahać między tymi a tamtymi, tamte wyglądają bardziej porządnie, chociaż te naprawdę wyglądają bardzo dobrze. Ale przez to, że są podobne, jeżeli bym miała się zdecydować tylko na jedną parę, to wybrałabym tą pierwszą. Staram się mówić szybko, słuchajcie, żeby was nie zanudzać. Kolejna bransoletka to jest bardzo podobna do tej bransoletki o tej tu z krzyżem, którą mam, którą kocham, bo jest taka sama. Ja ją ubiorę pewnie od razu, będę ją nosić, tylko że biała. Zobaczcie. Piękne. Te kamyki jeszcze, powiem wam na żywo, pięknie, pięknie się świecą. A, kolejna rzecz to jest kabel. Andrzej chciał taki dłuższy kabel do telefonu i ja sobie przy okazji wziąłam. On ma niebieski, ja mam różowy. One są szybko charge'ujące. Widzę, że zamówiłam kolejną z krzyżykiem. Chyba zamówiłam wszystkie kolory. Musiała być jakaś promka. Zobaczcie, jaka piękna. I to jest też krzyżyk. Czyli mam, no będę miała wszystkie kolory w razie jakbym zerwała, bo ja, jeżeli chodzi o biżuterię, wiecie. Co to jest? To jest coś wisienkowego. Dobra, to na koniec. Tu jakie ładne, na jakim opakowaniu. Właśnie na tych opakowaniach często gęsto kupuję na live'ach. Ale tak jak wiecie, nie każda biżuteria jest taka sama. Zaraz będę targać zębami i będziecie mnie krzyczeć. O Jezu, powiem wam, jest mi gorąco. Wybrałam golf, żeby się nie mieć tego samego stroju, bo jak wiecie, ja nie lubię nagrywać w tym samym, a przed chwilą wam vloga nagrywałam. Także chciałam po prostu ubrać coś innego, żeby ikonka była inna. I tu jest, słuchajcie, bransoletka. Zobaczcie, jak ładna. No i teraz to jest dokładnie taka sama, jaką kupiłam na live, tylko że inny był ten motyw przewodni. Mega petarda. Cały czas mi wyskakuje ta jedna. Dobra, zobaczymy kolejną. I proszę też nie pisać mi tu komentarzy, że niszczę planetę, bo to mnie strasznie denerwuje. Tu mamy na grubym krzyżu, grube
perełki, że tak powiem, te czarne kamienie. Tu mamy serduszko, serduszko i serce. Bardzo fajne. Bardzo fajne, mega. Mega, mega, mega. Uff, aż mi się gorąco zrobiło. O Jezu, a tutaj co to jest? Chyba wiem, z kryształem chyba. Ale piękna. No piękna. Piękne, ale ładne. Czekajcie, zamknę to. Boże święty, nie mogę tego zamknąć, bo mi się ręce czesą. Wiecie, takie jest przysłowie. Jak się komuś spieszy, to co się dzieje? To się diabeł cieszy. To jest prawda. I tu jest na takich kamieniach, zobaczcie. I jest kamień, kryształ. Zobaczcie. Pięknie. Do jakiejś fajnej letniej sukienki myślę, że to będzie wyglądać superansko. I teraz się zbliżamy już do końca, przysięgam. Dobra, muszę się zrobić tak, żeby w 20 minut się wyrobić. Wy już widzicie, czy się wyrobiłam i się pewnie ze mnie śmiejecie. Ojej, zobaczcie, jaki świtaśny. Świtaśny mały łańcuszek z wisienkami. Pamiętacie, że w poprzednim zamówieniu miałam też wisienki, tylko troszeczkę inne, to nie są te same. One były naprawdę, jeżeli chodzi o te, o tą biżuterię, ona nie była droga w ogóle. Ostatni choker biały, bo uważam, że można go mieszać z innymi kolorami, jak będziemy mieć na szyi, znaczy ja będę mieć. I chyba ostatnia rzecz, tak. A nie, oj, widzicie, bym oszukała, ale co to jest? Aha, kolejna bransoletka, słuchajcie, tylko że różowa z takim sercem. Ona jest po prostu już na później, bo na razie, wiecie, nie będę też, tu już mam i tak trzy teraz bransoletki, także mi starczy. Czekajcie, najpierw zobaczyć, czy tu już nic nie ma, nie ma. I dwie ostatnie rzeczy, ej, wyrobię się. Te kolczyki mnie się mega spodobały, niestety one nie będą do pracy, ale ładne. Zobaczcie. Takie kolczyki, jeżeli pójdziecie do River Island, jeżeli pójdziecie nawet w głupim w Primarku, takie są za 3-4 funty. W River Island to pewnie jest 7-8, a w New Looku też pewnie zdychę. To jest mega jakość. Mega. Przepiękne kolczyki. Ja jestem, uwierzcie mi, jeżeli chodzi o taką bieliznę, chciałam powiedzieć, biżuterię, właśnie z takiego wykonania, nie złoto, nie srebrno, ja jestem zachwycona. Ja nie wiem, co mi się obzrało, że to jakiś zestaw jest. I kolejny, zobaczcie, jakiś sweet, białe koraliki z czereśniami po całości i z jedną dużą czereśnią. Myślę, że będzie to bardzo fajnie wyglądać. Uff, dobrnęliśmy, słuchajcie, do końca. Mam nadzieję, że bluza będzie dobra dla Andrę, jak nie, no to trudno się mówi. Słuchajcie, powiedzcie mi, czy wy coś robicie z tymi torbami, bo szkoda mi ich wyrzucać. Ja je kolekcjonuję, ale nie wiem po co. Także piszcie mi w komentarzach poniżej, czy macie. I oczywiście, jeżeli kupiłyście coś fajnego, piszcie pod spodem. Ja jak obrabuję bank, to zrobię następne zamówienie. Iż ponieważ właśnie Marlena, o Marlena, dobrze mówiłam na początku, potem Marianna mówiłam. Marlena wysłała mi takie ostatnie rzeczy, że wszystko bym zamówiła, ale nie mogę. Ale wkładam do koszyka i czekam, aż mi temu wyślę kod zniżkowy, bo tak często robią, taka moja mała rada. Ale dobra, ja już będę kończyć. Jestem bardzo zadowolona, słuchajcie, ze stroi kąpielowych. Dam Wam znać we vlogu, czy one były na pewno wszystkie dobre. Kto wie, może kiedyś zrobię Wam zdjęcie, nigdy nie mów nigdy. No i co? I widzimy się na kolejnym filmie za 2 dni. Buziaki, pa, pa. Może jutro, pa.